Ludzie szaleją! Ukryta gotówka! Jakiś bogaty koleś chowa kasę w różnych miejscach w San Francisco i zostawia wskazówki, jak ją znaleźć. I want to play a game. Wygląda na to, że bardzo bogatej osobie w San Francisco bardzo się nudzi. Od zeszłego tygodnia anonimowy bogacz chowa koperty z około 100 dolarami w okolicy zatoki w San Francisco i zamieszcza wskazówki na Twitterze, jak je odnaleźć. Póki co znaleziono w sumie 4000 dolarów. Niektórzy nie byli jednak tak szczęśliwi. Tajemniczy milioner mówi, że chciałby mieć 100 tysięcy followerów na Twitterze i że będzie też grał w grę w Nowym Jorku. Mówi też, że to nie zabieg marketingowy, a sposób na podzielenie się pieniędzmi z innymi. Jak wam się wydaje? Czy to tylko zabawa? Czy jakiś bogacz urządza sobie Hunger Games? Cokolwiek nim kieruje, te uśmiechnięte twarze mówią nam, że według nich pomysł jest całkiem zajebisty.